to serdecznie, ja jestem Baczo, to jest kolejny odcinek serii Heroes of Might and Magic 6. Gramy sobie kampanię końcową, Drogę Krwi, gramy Nekropolią, Anastazją dokładnie. Jeżeli chodzi o zadania, już wam pokazuję, a więc Płomień Światłości. Tutaj mamy za zadanie pokonać paru naszych przeciwników, Nagów i Zaginione Plemię już pokonaliśmy. Zostali nam Rycerze Zmierzchu i Wyznawcy Aszy. Natomiast jeżeli chodzi, że prawdziwi bohaterowie nie umierają, jak możemy się domyśleć, mamy po prostu nie umrzeć. Doświadczenia dostaniemy 5 dziewiątek. Może być. Tylko, że doświadczenia już nie możemy dostać, chyba że to się zmieni, ale wątpię. Jeżeli chodzi o Labirynt Bezimiennych, zlikwidować mamy bariery pierwszą i drugą. Pierwszą zlikwidowaliśmy, więc została nam tylko druga, prosta. Słuchajcie, jeżeli wam się podoba filmik, zachęcam, lajkujcie, łapki do góry. Jeżeli wam się nie podoba, piszcie w komentarzach, co wam się nie podoba. Ja oczywiście będę starał się coś poprawić. No i tyle, jedziemy, słuchajcie. Anastazja, zobaczymy sobie armijkę, jaka jest. Całkiem nieźle się uzbierało. Aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj mamy już armię, które idą w legiony. 1000 zł, 1000 sztuk złota dziennie. I ty byś się tutaj, kurde, przydał. Zróbmy sobie taki szybki numer. A w ogóle ty masz jakieś jednostki tu? No właśnie. No właśnie. Wampiry. Namtaru. Plus jeszcze, kurde, mamy niewykupione jednostki. Bo wykupywałem te, które straciliśmy w ostatniej walce. Ale dobrze, że zerknąłem, bo się przydadzą. I teraz tak, przechodzisz tu, dostarczysz te jednostki od razu. I teraz tak. O kogo my ogóle straciliśmy całkowicie? No, to była trudna walka. Trudna walka, my atakowaliśmy zamek tutaj, ten właśnie, który widzicie. Ale myślę, że to było opłacalne. On ma dwie złote kaczki. To jest troszeczkę złota dla nas, ale damy mu jeszcze skrzynię. I chyba nic tu więcej takiego ciekawego nie dostanie. Ewentualnie buciki możesz dostać, będziesz szybciej jeździł. I co, i tyle. No i dobra, i tyle. Ty sobie później wrócisz, Ludmiła. Zobaczmy tutaj, co to było. Złoto i wyjście z podziemi. Tylko które to wyjście? Tu mamy barierę. Czyli nie mam, że z tego niżej. Czyli raczej tutaj, tak jak jest zaznaczone. Ale to zaraz sobie sprawdzimy. No nie, tu jest bariera. Czyli jednak nie. Czyli jednak musimy się... Oj, sorry, mam chrypę cały czas. Musimy się udać tutaj do tego wyjścia. Wyjście. To jest wyjście w sumie. Dobra, mana jest, wszystko jest. Co to było? Wisiorek zasmuczałem okiem. My żeśmy to sobie zostawili. Dobra, jedziemy. Troszeczkę może złota tutaj weźmiemy. Stajnia, odwiedził. Dobra, i tura. I troszkę zawalczmy, słuchajcie. O, jest. O kurde, zobaczcie, ile tego jest. O, was to akurat mi nie szkoda. Dobra, pozbieraj ten gold już. Goldzik. Setki. Prawie legion, a nie setki, kurde. 61, nie, troszkę za dużo. Trzeba ukrócić te straty. Dobra, troszeczkę ich... bardzo rozdzieleni są. Wolałbym troszeczkę inaczej, ale na pewno byśmy masowe spowolnienie im dali. I skipujemy na dobry początek. I co, od razu rój robactwa dostaną? Wstrzymamy się. Postrzelajmy troszkę dalej. Bronimy się. Wampiry jak najbardziej. Ładować się tutaj na ostrze. Dobrze. Teraz byśmy sobie rzucili taki łańcuch piorunów.
oddać. Nie rusza mnie to. Dobrze. Może wstrzymajmy się. To jest skip. Skip. My sobie tutaj troszeczkę postrzelamy. I my również. No, tak myślałem, że one tutaj uderzą wampiry. Dlatego też ich... O, ten jeden wariat wyłączyć. Dobra, mamy silne potrzeby, żebyście wychodzili. My sobie to załatwimy. W pierwszej kolejności ten. W drugiej kolejności ten. Co manę szkoda nawet używać, może mieczyk. Ale my mamy jeszcze jednostki strzelające. A one powinny tu już sprawę załatwić do końca. O właśnie. Jak widzicie, udało się to zrobić bez strat. Rozbłysk. Dobra, tu sobie bonusik weźmiemy jakiś. Ludmiłka pierwsza by poszła. Obadałaby tutaj teren, co się dzieje. No tu od razu jest, widzę, ten fort. No. Sporo ich tutaj. Ale myślę, że sobie poradzimy. Tym bardziej, że mam plan wobec ciebie jeszcze. Stajnia. I proszę ja ciebie, byś coś tutaj dokupił. Przede wszystkim strzelające jednostki. Dużo tego nie ma. No ale 50 liszy to zawsze jest coś. Także lecisz dostarczyć to. A my zaraz się tutaj weźmiemy za nich. Dobra, dawaj tych. I tych. I spadaj stąd czym prędzej. Ma trochę ruchu, trzeba przyznać. Ludmiłka na razie może zostać. My, co tu jest? Odłamek księżycowego dysku. Więc na pewno tutaj musimy podskoczyć. Ale kurde, to nie jest ten dysk. Ja cały czas myślałem, że my zbieramy na zaraz. Dobra, błąd, mój błąd. Kapliczkę anioł weźmiemy i bardzo bym tam chciał dojechać przed końcem tygodnia. Zerknijmy sobie tak dyskretnie. No. Dyskretnie się obrócimy teraz. Właśnie, ktoś mi wspominał, Kapitol został już wybudowany w innym mieście, ale żeby sprawdzić, czy na złoto mam budynki zrobione, bo tak przelatywałem, tutaj też nie zrobione, znaczy zrobione, bo Kapitol jest gdzie indziej. Przynajmniej tak możemy się sugerować napisem. Na razie Kapitolu nie widzę. Tu jest Kapitol. No. Dobra, ołtarz możemy kupić. Dobra. Więc tura. No i będzie się zbliżać fight tutaj dobry. Co byśmy plus jeden punkt obrony? No ja bym wziął to mimo wszystko mrowie i setki. Jedna lantarna. Na takie straty jestem gotowy. Sztandar oczywiście. Poważny poziom zagrożenia. I Orgen. Może gdzieś bym tutaj, kurde, najpierw manę sobie odzyskał. Chętnie bym zerknął, czy się da. Aczkolwiek jeszcze dobrze by było dostarczyć jakieś posiłki. Powiedzmy... Wampiry. Namtaru. Lamasu. Zawsze to dodatkowe siły.
ustawmy się tak w miarę, żeby oni to mogli dostarczyć. Kurde, nie mam many. Potrzebuję many przed tą walką. I to zdecydowanie potrzebuję many. Jeszcze siłę zwiększyliśmy, jakby nie było. No jeszcze tutaj przejedź może gdzieś. O właśnie. No zobaczcie, no. Przecież dokładnie o tym mówiłem. Był. Kurde. Czyli musimy poczekać na nowy tydzień. To niedobrze. To niedobrze. Punkt obrony przed magią, ale na przykład jednego z nich moglibyśmy sobie przez ten czas rąbnąć. No, 94 lamasu. Nie, nie, nie. Dobra. Zamiana, wiem, że to nie... O! Zdrowo poszło. Ile mamy many? 142. To ja tak delikatnie bym się skupił na przykład na takim panu jak... Phoenix. Skip, skip. Dobra, przynajmniej tyle. Dobra, to teraz możemy troszeczkę wzmocnić lamasu. I bardzo bym chciał wpłynąć w niego. Dobrze. I bronimy się. Zapraszam do nas oczywiście. No wy to nie macie zbytnio szans tutaj. Szkoda was użyć. Stanowicie zasłonę dla naszych jednostek strzelających. I niech tak zostanie. Wskrzeszamy sobie ten antarum. My jak najbardziej nie chcemy dostać strzała od nich. Nas bardzo ładnie. 6, dobra. Być może strzała dostaniemy, ale jakoś to przeżyje. No i co? No ładujemy w te anioły, bo one tutaj są solą. Tutaj nasze najlepsze jednostki strzelające, jakbyście nie widzieli. Kurde, zabraknie, no. Ale mogę na przykład masowe spowolnienie rzucić. No poczekajmy jeszcze chwilkę z tym. Broń się. To było nie fair. I jeszcze nie mogę go zaatakować, drania. No wy się bronicie. Wy się bronicie, bo my strzelamy. I bardzo bym chciał, kurde, zdjąć tutaj któryś. Może było z tym razem. A wampiry chyba atakujcie, coś. Dobrze jest, dobrze jest, słuchajcie. Kontratak. Tych można by było walnąć. Nie narażają się na kontratak. Okej. Okay. My skipniemy. Bo ona tutaj nam wleci. Wleci nam, wleci rozbłysk. Broń. Dobrze jest. My się tu bronimy. My możemy tutaj ładnie zaatakować. Z tej pozycji nie zmieniając oczywiście. Chciałbym się już ich pozbyć. No, na górach się skupili, to bardzo dobrze. Jeszcze 10 aniołków. Dobra, no musimy się zmienić, bo kurde, nic z tego nie będzie. Broń się. I tak, ilu? 2 z 5. 7 z 10. Dobra, tutaj weźmiemy.
Proszę. Nie no, nie będziemy man oszczędzać, broń się. Skip. A my ładujemy tutaj. Daniel. Dobra, mamy możliwość skrzeszenia teraz jednostek. Dlatego ja tutaj je wszystkie trzymam w kupie. Ale mimo wszystko dalej nie wyjeżdżam. Dobra, skip był. Tych 9 będzie się ruszać pierwszych, później anioły. Dobra, bronimy się. My załatwimy temat. Okej. I lecimy dalej. Na pewno straty są mniejsze niż komputer to zrobił. No. Dobra. Tutaj musimy no niestety poczekać. Czekam ten jeden dzień, żeby kurde odzyskać, znaczy jeden, dwa dni, żeby odzyskać, słuchajcie. No manę, bo bez many będzie nam bardzo ciężko wygrać tą walkę. Dobra, my się wracamy do zamku. Co my tu możemy zbudować? Niewiele możemy zbudować. Ten ołtarz możemy zbudować, czemu by nie? Odzyskamy jednostki. Przynajmniej. Ludmiłka, weź tam zobacz, co się dzieje niżej. Mamy miasto. Następne. I... tutaj by nam się udało je zdobyć w tym tygodniu bez problemu. A więc tak zrobimy. Bardzo mi się gęba łachała. O nie, no bez jaj. O, jest tu 19 aniołów. To bez zmany może być problem. No nic, jedziemy. Tutaj kurde anioły stanowią główną siłę i one są problematyczne tak naprawdę. I najlepiej to by tam kogoś było od razu wrzucić do nich. Poczekamy z tą teleportacją chwilę. Chyba, że... zrobimy ten myk. I atakujemy. Te jednostki są naprawdę niewiele warte, więc my tutaj będziemy sobie atakować bramę. Dobrze. Ja sobie później będę skrzeszał. Brama. Lamasu. Życie. O, skubaniec. Mogę stracić trochę lantarni. Zobaczymy. Implozja. No a teraz na niego nic nie rzucę. Ile mam manę? 152. Wyssanie życia dla nich życia. To byłby dobry numer. Chociaż to kurde niewiele jej da.
Dobra, wpadamy tutaj na pewno. To teraz zjawy. O, zjawy też mogą wpaść. Każdy, kto żywi lata, niech tu wpada, bo kurde, bardzo duże straty, nie wiem jak źle, ale mój dobry pomysł, żeby tam wpadać od razu. Poczekamy. O, właśnie. Już mamy wsparcie. To teraz? Wy tu dalej w bramę wracać. Wskrzeszamy, wskrzeszamy. I teraz byśmy osłabienie będzie nie mogli, kurde. Błyskawica, tylko czterech zabije. Agonia. Też mi nic nie da. Dobra, to walimy tutaj dalej. Będzie się wskrzeszał teraz. No, a my będziemy ładować tutaj. Troszeczkę uleczymy. Boli. Kurde, to bardzo bolało. Dobra, spadaj stąd. Ty to lepiej stąd spadaj, kurde, bo... problemy. Kurde, no masakra, zniszczył mi te lit, kurde te. Nie no, wyscenie życia to mi to nic nie da teraz. Jeszcze raz, bo to...
się dzieje? Nie wolno się tam ładować do środka. Tyle wam powiem. Jeszcze by się odsuncie lepiej, kurde, bo... szkoda jednostki. Kto teraz? Siedźcie. Dobra, ja to zostawię. Nie będę tego rozgrywał jeszcze raz. Z prostego powodu przebuduję to. 15 tutaj. Ten zamek mi jest potrzebny, no nie będę się tutaj pierdzielił za bardzo. Jemu został fort. A mnie zamek. Taka jest różnica. Tylko nie mam golda, kurde, żeby to wykupywać, ale... Ludmiła, weź się tutaj z desanty. Dajemy turę. I teraz tak. Właśnie o to chodzi. Nie odzyskuję te wszystkie jednostki. Wiadomo, że tracę złoto, no ale co zrobić? Nie zawsze mamy wszystko, co byśmy chcieli mieć. Ty zostajesz tu. A my sobie tutaj będziemy czekać. Ty skoczysz do innego zamku. Na razie nie jesteś tu potrzebna. Następna tura. Teraz to byśmy już tutaj wykupili dalej te jednostki. Dobra, brakuje nam kryształu. Jak zwykle zresztą. Ty weź się przenieś gdzieś, kurde, do innego zamku. A my oddamy turę. I jeszcze jedną. Znowu kryształu nie ma. Jest. Kryształu nie ma, jak... Dobra, wszystko to mogę zamienić. A ile mnie to kosztuje? Aha. 2 kryształy na mnie kosztuje, czyli kurde więcej. A ile mamy w zapasie? 70. To ja sobie wezmę może stąd. Daj już walić te jednostki. Nie, to chciałem. Dobra. Zobaczcie, teraz w ten sposób sobie zagram. Chomików bojowych, chomiczych berserkerów jest podwójna.
Produkcja tak w ogóle, no nieźle. Zrobimy szybciutko taki manewr. Wy nawet nie patrzcie, co ja tu robię teraz. Zbieram armię. Dobra, i zobaczcie. Liczę na mas wampiry. Może najpierw Nantaru byśmy kupili. O, nieźle. Cały czas jeszcze możemy dokupić inne jednostki. Dobra. Okej, okay, jest nieźle. I teraz trzeba jechać i rozwalić go. Da radę? Da radę, myślę. Przyrost wszystkich stworzeń zmniejszony w tym tygodniu o 2/3. Słuchajcie, to będzie wszystko w tym odcinku. Tracę głos ponownie. Nie mogę tego wyleczyć. W każdym bądź razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne. Myślę, że to zadanie już jest na półmetku, także zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć. Witam Was ponownie. Jeżeli dotrwaliście do samego końca filmu, a zakładam, że tak się udało, skoro tego słuchacie, zachęcam Was do kliknięcia subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Możecie również obejrzeć inne serie, które znajdziecie, do których znajdziecie odnośniki tutaj na kanale. Także gorąco zachęcam Was i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć!